Oni widzą człowieka jako monolit swoisty. Bibliści z Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu powołali do życia Toruńską Szkołę Biblijną. Jej celem jest przybliżenie wszystkim chętnym bogatej treści ksiąg Pisma Świętego w przystępny i ciekawy sposób. Pomysłodawcą i organizatorem szkoły jest ksiądz profesor Dariusz Iwański. Mamy tutaj zajęcia, które dadzą w ciągu 4 semestrów taką wiedzę, takie kompendium wiedzy na temat Pisma Świętego, tak by każdy mógł trochę więcej zrozumieć z lektury, po lekturze Pisma Świętego. Nie wymagamy tutaj, by ktoś miał, by zapisujący się musieli mieć jakieś studia teologiczne albo jakiekolwiek przygotowanie. Może tu przyjść każdy przeciętny przechodzień, który jest zainteresowany tym, co Pismo Święte mówi, w jakiej warstwie się porusza, treściowej. No i cóż, i dostanie od nas tę wiedzę. Skąd pomysł na założenie takiej szkoły? Ja w wielu ostatnio dyskusjach uczestniczyłem, albo takich, jakby to powiedzieć, rozmowach prywatnych, w których ludzie naprawdę deklarowali ogromną potrzebę większego wyjaśniania przez księży różnych kwestii biblijnych. No bo to przecież jest, z Biblią mamy do czynienia na co dzień. Idziemy do kościoła, no to przecież pierwsza połowa mszy to jest, cóż, no to jest Pismo Święte. Także mam nadzieję, że po tych spotkaniach uczestnicy będą na tyle przygotowani, żeby na przykład uczestnictwo w kręgu biblijnym było jeszcze większą przygodą, bo otrzymają naprawdę sporą wiedzę. My ją podajemy tak w dawkach, żeby nie zniechęcić. Powoli powtarzamy za każdym razem różne rzeczy, ale mam wrażenie, że ja już bardzo dawno nie widziałem tak wielu ludzi, którzy z wypiekami na twarzy, z otwartymi ustami nieraz, po prostu słuchają i chłoną te treści. Słuchaczami Toruńskiej Szkoły Biblijnej są osoby w różnym wieku. Wszystkie łączy chęć lepszego poznania i zrozumienia tekstów biblijnych, choć ich motywacje są różne. Pochodzę z takiego domu, gdzie jakby był duży nakład na tą wiarę i również ten aspekt właśnie taki naukowy mnie bardzo interesuje i rozwija po prostu intelektualnie. Są przemili ludzie, bardzo dobra organizacja, miło spędzamy tutaj czas, ale przede wszystkim czegoś się dowiadujemy. I to dowiadujemy się w takim przedmiocie, no, który chyba jest, no, jeśli nie najważniejszy, to z całą pewnością ważny chyba dla każdego z nas. Moja wnuczka, 6-letnia, która zaczyna mi zadawać trudne pytania, na przykład: babciu, czemu idziesz w niedzielę do kościoła? Przecież można się modlić wszędzie, bo wszędzie Pan Bóg jest. A ja czekam na kolejne jej pytania, które mogą być coraz trudniejsze i chciałabym, żeby moje odpowiedzi były rzetelne. Oprócz przyswajania wiedzy na temat Biblii, słuchacze tej szkoły mają okazję nawiązywać przyjaźnie i tworzyć wyjątkową grupę pasjonatów Pisma Świętego. Zależy nam bardzo, żeby to nie były takie spotkania przypadkowych osób, gdzie ludzie przychodzą nie znając się albo jakby nie chcąc się poznać. Dlatego właśnie teraz jest przerwa kawowa, w ramach której można się posilić jakimś słodkim sernikiem, nie wiem, czymś jeszcze dobrym, napić się kawy i porozmawiać z innymi uczestnikami tego kursu. Tak, żeby zadzierzgnąć bliższe więzi. Ja mam nadzieję, szczerze mówiąc, że z tego zrodzi się jakaś fajna wspólnota. Ja nie wiem jeszcze jaka, ale chciałem właśnie, żeby te spotkania były pod tym względem bardzo twórcze. Kolejne zapisy do Toruńskiej Szkoły Biblijnej już w przyszłym roku akademickim. Wszelkie informacje na jej temat można uzyskać na stronie www.biblijnytorun.pl.